Rozdział drugi, w którym zaczyna się oczekiwanie prawowitych potomków Rejenta. W starym, rodzinnym modlitewniku, będącym w posiadaniu pani Marty, znaleziono wiele cennych dat. Dawnym bowiem obyczajem na wewnętrznej stronie okładki pisywano imiona nowonarodzonych dzieci i dzień zjawienia się ich na Bożym świecie. Kto nie posiadał takiej świętej księgi, pisał kredą na drzwiach. Kto zaś pisać nie umiał, co się często w lechickiej zdarzało ziemi, ten nigdy nie umiał powiedzieć, kiedy się urodził i nigdy nie wiedział, ile ma lat. Starzy ludzie liczyli niekiedy do pewnego czasu, a kiedy rachunek im się zmącił, przestawali liczyć i mieli zawsze lat około stu. Głęboka w tym tkwiła filozofia, albowiem bardzo starym ludziom staje się to z czasem obojętne, czy mają pięć lat mniej, czy też więcej. Babki pamiętały zazwyczaj lepiej niż dziadkowie. Chytrym babkom jednakże dowierzać nie było można, od niepamiętnych bowiem czasów zawsze były młodsze niż starsze. Niekiedy zaś, zatrzymawszy rwący bieg czasu, trwały jak kamień na jednym miejscu i poza lat siedemdziesiąt za żadne skarby ruszyć się nie chciały. Nikt kontrować temu się nie ważył, albowiem babki pływały zawsze we wielkiej czci. Poza tym zaś nawet najlepsze wśród nich gwałtownego były usposobienia i miały zawsze pod ręką giętki kij straszny niesfornym wnukom. Pani Marta, sprytnie nagabywana przez łajdackich bratanków, wyłowiła w czarnej wodzie pamięci wiele opowieści zasłyszanych w młodości i wiele rodzinnych legend. Młodzi mościszeccy dodawali jedno do drugiego i dowiedzieli się niemało i o rodzinie, i o rejencie. Ród mościrzeckich był rodem omszałym od dawności. Nie mógł wprawdzie, najchełpliwszy nawet z mości rzeckich, powiedzieć tak, jak to podobno budny jeden szlachcic głosił, że ewa z raju była de domo tak się zwał, lecz początek tego rodu ginął w mrokach. Kiedy pani Marta z dumą o tym wspomniała, szepnął Jan Józefowi, że dawność ich rodu jest tak niezmierna, iż niewątpliwie od nich to dopiero małpy pochodzą, które znacznie później doszły do ludzkiej godności. W herbie mieli mościżeccy wiewiórkę i zdarzały się czasy, że miłe to stworzenie było ich jedynym żywym inwentarzem. Albowiem zatny ten ród, chudy był ponad wszelkie pojęcia. Musiał kiedyś jakiś mościżecki przehulać albo przeprocesować fortunkę, nie pozostawiwszy nawet mizernego orzeszka dla nieszczęsnej wiewiórki. Niewiele też ten ród znaczył i do nadmiernych nie doszedł godności. Raz jeden się zdarzyło, że kanonik Zygmunt August mógł mógłby zostać infantułem, lecz nie doczekał tego niestety zjadłszy na odpuście dwanaście kubków dunów, co go miłego pozbawiło żywota. Opowiadano też, że jedna Mości omal nie poślubiła wojewodzica tak wielkiej była piękności. Wojewodzina jednakże miała sen, w którym ją święty Marcin ostrzegał przed zamiarami syna, przeto nie dopuściła do tego małżeństwa. Nie było przeto zbyt wiele szczęścia w tym rodzie, skoro przeciw niemu okoniem stawał nawet tak dobrotliwy i łaskawy święty. Dopiero rejent Apolinary zaczął dorabiać się fortuny, łowiąc co się dało w mętnej wodzie stanisławowskich czasów i odkupił przy płocie, majętność rodową, w której od niepamiętnych czasów na cześć herbowego klejnotu hodowano wiewiórki. One zaś, jak gdyby pomnę tego, że do mości rzeckich sprawa należą, Sprawiły, że szlachcic, co majątnością władał, za pół darmo odsprzedał ją rejentowi. Nie mogąc zdzierżyć temu rudemu tałatajstwu, co w niepoliczonej ilości gziło się na każdym drzewie, wciskało się bezwstydnie do komnat, do czeladnej, do spiżarni i do spichrzów, gryząc wszystko, co się ugryźć dało. Szlachcic długo cierpiał, gdyż lubił zwierzęta. Wreszcie ręce opuścił, widząc, że z torbami pójdzie. Pan rejent... Niewiele mając sentymentu dla ogoniastych, na nic nie pomny, zaledwie majątność odzyskał, zabrał się do wiewiórek, które piszcząc z radości, ufnie witały pana rodzonego. O nieszczęsne! Zgubiła je nadmierna ufność i mało wiele upłynęło czasu, a wszyscy okoliczni Żydowie nosili bekiesze podbite wiewiórczym futerkiem, a na dziesięć mil dookoła grody turowej jubki klucznic i gospodyń też nimi były przystrojone. Rejent był człowiekiem zmyślnym i tym tylko był zmartwiony, że wiewiórki nie dają mleka, tylko nikczemne futerko. Rejent urodził się w 1760 roku. Już w bardzo młodych leciech począł łysieć, z czego prorokowano roztropnie, że będzie kałzeperydą albo rejentem, co się stało. Ożenił się, długo przedtem penetrując, czy panna, którą zamierzał poślubić, nie jada nadmiernie, i nie jest z liczby tych, o których powiadano, że majątków pasz, a fonfrów dużo. Wziął pokaźny posak, który rozpożyczył na srogie procenty lekkomyślnej młodzieży, co w szalonej wączas stolicy wiodła żywot mizeracki, jedząc, pijąc i grając w kartę. Wszędzie miał jakieś sumy, legaty, zastawy i dożywocia. Łupieszcom był wielkim i wcale niemałym. Jak drapieżny szczupak w stawie, krążył milczkiem, wypatrując zdobyczy, o którą było łatwo w czasach, kiedy już się pod koniec miało staroszlacheckiemu światu. Gdy magnaci w jedną noc twonili fortuny w spelunkach u podejrzanych Włochów, z których się każdy mianował neapolitańskim hrabią. Rejent wiedział wszystko o wszystkim i jak sęp krążył ostrożnie i czujnie. Pożyczał, potem dławił, cisnął i brał łup. Że zaś był nabożny, gorąco dziękował Bogu, że stworzył tylu głupich, a jemu dał rozum bystry i przemyślność lisa. Był już, jak w on czas mówiono, pod siwizną, kiedy mu się syn narodził, po czym trzy córki, po czym znowu syn. Po pierworodnym wpadł w humor tak przedni, że ukochanej małżonce ofiarował toruński pierniczek, wyobrażający króla Zygmunta wadze. Od lat dziesięciu przechowywany w kantorku na radosne i szczęśliwe okazje. Małżonka wyłamała sobie na pierniczku dwa zęby, wdzięczna jednak była szczodremu mężowi, nie nawykła do tak wspaniałych hojności. Zmarła na świętego Michała bez gromnicy, bo rejent nie pozwalał na zbytki. On zaś oddał Bogu ducha w roku sławnym 1830. Uczynił to niechętnie, Pan Bóg zaś równie niechętnie, niemalże z abominacją. Ducha tego przyjął. Ten ważny rok odnaleziony został w księdze pani Marty. Jasnym było wtedy, że list pośmiertny, czy też testament rejenta, upiskurcy, powinien był być odczytany w roku 1880, kiedy to nawet jej nie było jeszcze na świecie. Widać jednak, że rejent nieco przesadnie bryknął rozumem, ukrywszy pismo za ramą, przekonany, że ciekawość ludzka wszędzie zajrze, gdyż on właśnie tak byłby uczynił. Młodzi mości rzeccy, rzecz całą głęboko i wszechstronnie rozważywszy, doszli do przekonania, że tajemnicze owo pismo musiało mówić o czymś innym, nie o majętnościach pozostałych po rejencie. Żadna z rodzinnych opowieści nie wspominała o sprawach majątkowych po jego śmierci. Z Hedą podzielili się dwaj synowie, byle czym zbywszy nieśmiałe siostry. A w tej chwili, w roku 1936, siedzi na przypłociu potomek rejenta w najprostszej linii. Nikomu zresztą, nawet pani Marcie, nie znane. Rodzina mości Rzeckich rozmnożyła się jak ongi herbowe wiewiórki, rozcięła się po Polsce i po szerokim świecie, i jeden o drugim mało wiedział. Czego tedy chciał rejent z tym swoim pismem, zwróconym do wszystkich mości rzeckich, Bóg raczy wiedzieć. Albo musiał na starość wielki rozum pomieszał, albo jakąś zbrodnię popełnił i chciał ją po pół wieku naprawić. Albo też go sumienie ruszyło. I oddawszy majątność dzieciom, cały ród zapragnął skarbami ukrytymi obdarzyć. Wszystko to być mogło i nad tym właśnie pani Marta i dwaj młodzieńcy napróżno łamali sobie głowy. Skutek tych wielkich duchowych utrapień był zgoła różny, gdyż na ciocia od nadmiernego myślenia gwałtownie chudła. Młodzieńcy zaś obficie tyli. Opowiadają, że ile razy ktoś na świecie dokona znakomitego odkrycia, Wtedy z niezmiernej trwogi ryczą wszystkie woły. Stu bowiem ich braci kazał zakatrupić Pitagoras na ofiarę bogom, kiedy ułożył swoje twierdzenie o trójkątach. Kiedy na gospodarstwie pani Marty rozmyślali mości gęsi, kaczki i kury objawiały obłąkaną trwogę. Nic bowiem skrzydlatego nie mogło się ostać przed ich demoniczną żarłocznością. Być może że i z tego powodu roztropni młodzieńcy przedłużali nadmiernie narady, coraz to nowe i coraz śmielsze snując domysły, tym bardziej, że ciocia coraz to dziwniejsze zadawała pytania, na które nie mogłoby odpowiedzieć siedmiu mędrców greckich i stu najtęższych filozofów wszystkich czasów. Muzyk Jan powiadał do malarza Józefa, że ciocia nie modli się, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, lecz zapytuje pokornie, Ojcze nasz, czy jesteś w niebie. Na co Pan Bóg, wszystko rozumiejący, łagodnie się uśmiecha. Wreszcie jednak trzeba było coś postanowić, aby nie niecierpliwić pana rejenta, który ze swej strony i za życia, i po śmierci, wszystko uczynił, co do niego należało. Dał znak gwałtownym sposobem i nie należało drażnić ducha. Rejent nieboszczyk może się stać groźniejszy niż rejent żywy. Stanęło przeto na tym, że dobrotliwa ciocia wyłoży pieniądze dla wspólnego dobra. Niewątpliwie bowiem cały ród coś na tym zyska, a młodzi Mościrzecki przypilnują całej sprawy. W roku 1936, w Dniu Świętego Kornela, jednego z najpogodniejszych świętych, 16 września, ukazało się w trzech gazetach stołecznych i kilku prowincjonalnych, ogłoszenie, wzywające wszystkich od rejenta Mościrzeckiego z przypłocia wywodzących się obojga płci Mościrzeckich, aby we własnym interesie weszli niezwłocznie w ciągu miesiąca w porozumienie z Janem i Józefem, przedstawiwszy równocześnie dokumenty, niezbicie stwierdzające prawdziwość pochodzenia. Słowa we własnym interesie były podkreślone. Nie wspomniano jednak w wezwaniu o celu rodzinnego zlotu. Nie należy budzić w nikim niezdrowych nadziei, orzekł muzyk. Nadzieje budzą się same, odpowiedział malarz. Nadzieja jest jak mucha. Ledwie promień słońca zabłyśnie, już zaczyna bzykać. Ilu może być na świecie mości rzeckich? zapytała pani Marta. Pewnie tyle co much, chociaż my dwaj przypominamy raczej pracowite pszczoły. Pan Bóg widać nie usłyszał tych słów, bo nie zagrzmiało. Po długich i roztropnych rozważaniach postanowiono, że miejscem walnego zjazdu będzie Warszawa, a mianowicie ulica zawiła numer 16, o czym wyraźnie napisano w ogłoszeniu. Mogło się jednak zdarzyć, że wojowniczy burgrabia tego domu rzuci się sam jeden na czeredę mości rzeckich, jak sam są na filistynów i swą własną porazi ich szczęką, pomyślawszy ponuro, że będzie musiał sprzątać schody po licznych gościach niepłacących lokatorów. Należało go przeto ułagodzić i tak chytrze omamić, aby jak przeklęty Siciński z Upity nie zerwał sejmu mości rzeckich ponieważ ludzie, znający czarny kunszt i tajemnice magii, wchodzili w układy z samym diabłem, można było żywić nadzieję, że chytrych, zażywszy sposobów, okiełzna się straszliwca. Gdy pan Twardowski, niepospolity czarownik, w balladzie Mickiewicza zadzwonił kiesą pomału, z patrona zrobił się kondel. Taka jest bowiem przeklęta moc złota. Młodzi mości użyli tego samego środka z własnego wprawdzie natchnienia, lecz złoto wycyganiwszy od ciotki. Burgrabia domu przy ulicy Zawiłej, ujrzawszy pieniądze, najpierw zdębiał i tak się jakoś zdawało przez krótką chwilę, jak gdyby mu na zawsze odjęta została mowa i zdolność poruszania się. Oczy mu wyszły na wierzch, jak gdyby ujrzał coś przeraźliwego i ponadludzkie pojęcie. Potem dopiero krzyknął potężnie i z szybkością maratońskiego posła pobieżał do najbliższego szynku, aby ukoić radosne szaleństwo. Trójce mości rzeckich nic innego nie pozostało nad cierpliwe oczekiwanie krewnych, bliskich i dalekich. Ponieważ dziwne zdarzenie wzięło, rzec można swój początek za światach i pochodziło w prostej drodze od nieboszczyka, należało oblec się w jaką taką powagę. Jan uważał za przesadny pomysł Józefa aby w samym środku pracowni ustawić katafalk na cześć arcyprzodka, co pisze listy z grobu, i otoczyć go lasem płonących świec, aby przed takim castrum doloris każdy ze zgłaszających się składał uroczystą przysięgę, że nie jest samozwańcem. Godził się natomiast na obicie czarnym papierem jednej ściany i na zawieszenie na niej ruchliwego portretu, ale na bardzo mocnym haku. Słusznie nie mając, że rejent, raz zażywszy wesołej rozrywki, Zechce ją powtarzać, zmierziwszy sobie nieruchawą bezczynność. Tak też uczynili i łysy rejent spoglądał z wysoka i czekał wraz z nimi na tych, którym pozostawił tajemnicze dziedzictwo. Nagle Jan uderzył rozwartą dłonią w czoło tak gwałtownie, jak gdyby chciał na nim zabić dokuczliwą muchę. Drzwi! krzyknął rozdzierającym głosem. Jakie drzwi? odkrzyknął Józef. Nasze drzwi! Przecie może się u nas zjawić jakiś ksiądz Mości albo senator Mości albo hrabina z domu Mości Wyobraź sobie, co się stanie, gdy odczytają literaturę na naszych drzwiach? Ha. ksiądz zawróci i ucieknie, a hrabina zemdleje. Ciocia Marta czytała i nic, zaśmiał się Józef. Ciocia hoduje świnie i nic jej nie może zdziwić. Ale hrabina? Bierz szczotkę i wodę i chodźmy myć drzwi. Józef westchnął ciężko i mruknął. Czego człowiek nie zrobi dla rodziny? Ale ale. Woda jest, ale nie mamy szczotki. Masz jednak pędzel i farby. Weź mi najgrubszy pędzel i najczarniejszą maść najlepiej zwyczajną smołę i zasmaruj wszystko, ale tak, aby ślad nie pozostał. Wandalski ten postępek nie tylko, że zniszczył niebotyczne pomniki wzniosłej myśli ludzkiej, dzieło malarstwa wyobrażające złego psa, lecz sprawiło zarówno, że wesołe dotąd wejście do przybytku młodości zaczęło przypominać drzwi od rodzinnego grobowca. Dwaj młodzieńcy wzdrygnęli się, patrząc na ponure dzieło. Lecz jedna w nich i tejże samej chwili zaczęła kiełkować nadzieja, że skoro tylko piekielna awantura szczęśliwie się zakończy, nowe ich drzwi będą nabijane diamentami słów. I śnić będą siedmiorakotęczami rozkosznych sentencji. Znacznie ich to pocieszyło i pokrzepiło w nich serca. Należało jednak pilnie czuwać nad tym, aby któryś z przyjaciół nie zjawił się w złą godzinę, zanim się zaczną tłoczyć mości i by na czarnej tablicy drzwi nie napisał czegoś, co by pierwszego ze zjawionych krewnych mogło przyprawić o nagły obłęd. Każdego wieczora oglądali drzwi starannie, aby je utrzymać w czcigodnym stanie. Uczynili też walny przegląd mieszkania i po głębokiej rozmowie z sumieniem przypomnieli sobie wyborną radę księdza Robaka, który orzekł, że przed zjawieniem się cesarza Napoleona trzeba wymieść śmiecie. Wymiatali je starannie z każdego kąta, uczyniwszy przy tej sposobności dziwne odkrycia, a mianowicie kołnierzyki na piecu i poza piecem, jakieś stare, sieroce spodnie pod szafą. 376 niedopałków papierosów pod paką, udającą czwartą nogę fotela, a sześć żywych pająków w pudle klawicymbała. Po dość uciążliwej pracy człowiek mógł w tym mieszkaniu spędzić jakąś godzinę bez abominacji. Młodzieńców trapić zaczęła niecierpliwa myśl, kiedy się zaczną zjawiać pierwsi goście. Płonęli z wielkiej ciekawości jak łojowe świece i coraz to spoglądali na tajemnicze pismo, Lecz ani z niego, ani z zimnej twarzy rejenta nie można było niczego odczytać. Jak myślisz, mówił Jan, kiedy się zjawią? Ci, co mieszkają w Warszawie, odrzekł roztropnie malarz, powinni się zgłosić jutro pojutrze. Nie wiem jednak, czy są tu jacyś mościżcy, bo byśmy o nich coś wiedzieli. A jeżeli nie my, to ciocia. W spisie telefonicznym nie ma ani jednego, mogą jednak tkwić w okolicach Warszawy. A co będzie, jeśli się nikt nie zgłosi? Jeżeli będą myśleli, że to jakaś podrywka, i dowiedzą się ubocznymi drogami, że poszukiwani są przez dwóch gołych drapichrustów, wtedy się przyczają. Poczekamy miesiąc, dwa, potem we troje. Ciocia i my otworzymy pismo. Tres factium collegium. Nie myślę jednak, aby tak się stało. Sądząc po nas dwóch, mości rzeccy odnaczają się wspaniałą inteligencją. Szybko więc zwietrzą, że stało się coś nieoczekiwanego i wielkiej wagi. Każdy z nich pomyśli, że skoro tyle pieniędzy wydano na ogłoszenia w gazetach, nie uczyniono tego bez znakomitego powodu. Czy mówię roztropnie? Siedmiu mędrców nie mogłoby tego uczynić lepiej. Od razu widać, że jesteś potomkiem rejenta. Mów pana rejenta, szeptał brat ostrzegawczo. Mam niejasne wrażenie, że pradziadek podsłuchuje. Pana rejenta! Czcigodnego pana rejenta! Już Józef. Doskonale. Jak myślisz? Kto się zjawi pierwszy? Mężczyzna czy kobieta? Ma czy to nie jeden diabeł? Odpowiadasz pytaniem na pytanie, jak ciocia Marta. To wcale nie wszystko jedno, bo moim zdaniem, jeżeli do naszej jaskini wejdzie najpierw kobieta, z całej sprawie będzie figa z makiem. Pamiętaj o tym, że jeśli myśliwy spotka przed polowaniem na swoje drodze kobietę, od razu zawraca do domu. Bo doświadczenie wieków wykazało, że po spotkaniu kreatury damskiego rodzaju nikt nigdy niczego nie upolował. Patrzcie, patrzcie, trzeba przeto, żeby się pierwszy zjawił jakiś szlachetny mąż. Powiedz mi jednak, bracie rodzony, co się stanie, jeżeli pierwszy przyjdzie ksiądz. Ha! Dlaczego wydałeś dziki okrzyk, ha? Bo wbiłeś mi klina w głowę. Jest nadzieja, że klin w wodnistej treści twojej głowy puści zielone pędy. Jakżeż więc będzie z księdzem? Musielibyśmy w najbliższym maglu zasięgnąć opinii ludzi bywałych i doświadczonych. Ale, ale, mam doskonały sposób, aby odczynić uroki. I aby się tu zjawił pierwszy Mości Rzecki, i do tego nie ksiądz. Jakiż to sposób? Poczekaj. Usiądź w fotelu i przygotuj się na niezwykłe odwiedziny. Siadasz? Siadam. Czekasz? Czekam. Jak długo mam czekać? Niedługo. Józiomości Rzecki wziął kapelusz i jedną rękawiczkę, gdyż drugą zgubił w zimie i zniknął za drzwiami. Po chwili ozwało się pukanie. Kto tam? zawołał Jan. Czy zastałem pana mości pytał brat Józef, wchodząc z ukłonem. Jan podniósł się z godnością, odkłonił się i rzekł: Miło mi pana powitać. Nazywam się mości Z kim mam honor? Ach! Ja nazywam się również Mości i przychodzę wezwany przez ogłoszenie w gazecie. Myślę, że jestem pierwszy. Istotnie to dobry znak, proszę pana. Jedno tylko niech się pan nie obrazi, ale zmuszony jestem poprosić panu o jakieś dowody, że pan jest istotnie Mości Zupełnie słusznie. Oto są moje papiery. Jan począł pilnie badać podany mu rachunek z pralni i rzekł z godnością. Starożytny ten dokument świadczy niezbicie o tym, że pan jest członkiem naszego rodu i potomkiem rejenta. Najczcigodniejszego pana rejenta. W pierwszej chwili miałem niejakie wątpliwości, za co pana serdecznie przepraszam. Jakież to pan miał wątpliwości? Zapytał gość wcale groźnie. Niech to pana nie dotknie, ale nie podobała mi się pańska twarz. Bo widzi pan, mości odznaczają się wybitną szlachetnością rysów. I tryskającą im z oczu inteligencją. Tymczasem twarz pańska. Kończ pan. Dobrze. Otóż twarz pańska przypomina żywo zniekształcone oblicze małpoluda, który niedawno przestał być małpą, a jeszcze nie stał się człowiekiem. Wcale bym się nie zdziwił, ujrzawszy pana kołyszącego się na gałęzi kokosowej palmy i drapiącego się kosmatą ręką w polędwice. Ach, ty zatwardziały kretynie! krzyknął gość. Rozejrzał się szybko dookoła, szukając jakiegoś ciężkiego przedmiotu. A nie znalazłszy niczego pod ręką, usiłował ściągnąć but z lewej nogi i cisnąć nim w brata Kaina. Nagle znieruchomiał i rozszerzonymi oczyma wpatrzył się w portret pradziadka. – Widzisz? – szepnął. – Widzę. Nieboszczyk Rejent spoglądał na nich ze zgrozą i najwyraźniej poruszał potężnym nosem na znak wielkiej alternacji. Pradziadek nie zna się na żartach, rzekł cicho Jan. Trzeba go ułagodzić cichym westchnieniem. Twój pomysł zażegnania uroków był dobry, ale przesadziliśmy nieco we wzajemnej adoracji. Chodźmy stąd, bo ja się naprawdę zaczynam bać. Wyszli na palcach, ścigani posępnym spojrzeniem rejenta. Postanowili, że w jego, chociaż tylko namalowanej obecności, zachowywać będą śmiertelną powagę a ponieważ tej nocy pradziadek nie zleciał ze ściany, był to znak, że niewątpliwie machnął ręką na te niemądre igraszki i już spokojnie czeka wraz z nimi na wielkie rzeczy, które się tu będą działy.